Sprytny trik na czyszczenie przypalonej kuchenki indukcyjnej, bez szorowania i rys. Ten sposób zajmuje zaledwie kilka minut. Dzięki temu można utrzymać płytę indukcyjną w nieskazitelnym stanie i zapobiec gromadzeniu się trudnych plam oraz białych śladów. Pokażę Ci ten prosty sposób. Wlej niewielką ilość płynu do naczyń do miski i wymieszaj go z wodą. Weź suchą szmatkę i zwilż ją wodą z płynem. Równomiernie posyp powierzchnię kuchenki sodą oczyszczoną. Soda pomaga w usuwaniu trudnych plam. Umieść wilgotną szmatkę na zabrudzonych obszarach i pozostaw ją na około 10 minut. Pozwoli to sodzie oczyszczonej wniknąć w zabrudzenia i je usunąć. Efekt wzmacnia płyn, w którym zamoczona została ścierka. Dokładnie wytrzyj płytę indukcyjną. Ten krok jest kluczowy, aby uniknąć gromadzenia się osadów. Wystarczy kilka minut codziennej pielęgnacji, aby zapobiec powstawaniu trwałych plam. Opiekacz do kanapek będzie czysty w kilka sekund, bez żmudnego usuwania przypalonych resztek. Jeśli zastanawiasz się, jak wyczyścić opiekacz do kanapek dobrze i szybko, to ten film jest dla ciebie. Każdy smakosz kanapek z opiekacza chętnie z niego korzysta, ale oczyszczenie go z przypalonych resztek już robimy niechętnie. Jeśli opiekacz do kanapek jest używany często, to tym bardziej trudno go potem doczyścić. Niektórzy nawet przestają go w końcu używać, bo nie wiedzą, jak go czyścić. A sposób jest bardzo prosty. Kiedy twój opiekacz do kanapek następnym razem się zabrudzi, wykorzystaj trik z ręcznikiem papierowym. W każdej instrukcji opiekacza powinna być wzmianka o tym sposobie czyszczenia go. I wcale nie chodzi o wytarcie ręcznikiem papierowym powierzchni opiekacza. Należy go użyć w inny, dość dziwny sposób. Oderwij kilka kawałków ręcznika papierowego. Uszykuj zwykłą miskę z wodą, zanurz w niej kawałki ręcznika papierowego. Wyciśnij z nich nadmiar wody. I teraz rozłóż te kawałki ręcznika papierowego na opiekaczu. Mogą nachodzić na siebie. Zamknij opiekacz i włącz go na kilka minut. Wysoka temperatura i para powstała z wody sprawi, że przypalenia rozpuszczą się. Cały brud wchłoną ręczniki papierowe. Wystarczy zebrać je za pomocą szczypiec kuchennych. Przetrzyj jeszcze nimi delikatnie powierzchnię opiekacza i gotowe. Połóż mydło na patelni i zalej Coca-Colą. Będziesz zaskoczony efektem. To połączenie jest genialne. Uszykuj patelnię i następnie zetrzyj całą kostkę mydła na tarce. Chwilę to zajmie, ale efekty są tego warte. Dodaj 200 ml Coca-Coli. Powinna przykryć wiórki mydła. Dodaj również 100 ml wody. Podgrzewaj całość na średnim ogniu. Cały czas mieszając, aby mikstura się nie przypaliła. W międzyczasie w misce wymieszaj 100 ml wody z łyżką soli. Gdy wszystko na patelni się rozpuści, dodaj zawartość miski. Dokładnie wymieszaj. Przelej całość do pudełka i szczelnie zamknij. Schowaj go do lodówki i czekaj, aż mydło zgęstnieje. Gdy będzie gotowe, zmieni kolor. Używaj go do mycia przypalonej patelni. Zobacz, jak łatwo możesz pozbyć się przypaleń dzięki temu domowemu trikowi. Wystarczy nabrać trochę mydła i umyć nim spaleniznę. Zajęło mi to chwilę, a patelnia wygląda jak nowa. Bez szorowania i użycia druciaka. Ta mieszanka nie narusza teflonu i delikatnej powierzchni. Folia aluminiowa wyczyści Twój piekarnik. Jeśli Twój piekarnik jest mocno przypalony, to ten trik na pewno się przyda. Weź tabletkę do zmywarki. Zawiera ona wiele substancji czynnych, dlatego świetnie radzi sobie z tłuszczem i plamami. Przygotuj miseczkę i włóż do niej tabletkę. Dodaj do niej 200 ml ciepłej wody, zamieszaj całość i zostaw do rozpuszczenia. Tak przygotowaną miksturę nanieś za pomocą gąbki na brudne ściany piekarnika. Nasącz ją obficie i wyciskaj na przypalone jedzenie, następnie użyj folii aluminiowej. Wystarczy oderwać kilka kawałków i przykryć nimi powierzchnie, które wcześniej pokryliśmy roztworem z tabletki. Jeśli ścianki piekarnika są brudne, folia zatrzyma substancję i zapobiegnie jej ściekaniu. Tak przygotowany piekarnik zostaw na dwie godziny. W tym czasie składniki aktywne będą rozpuszczać zabrudzenia, a my nie będziemy musieli nawet kiwnąć palcem. Po tym czasie wystarczy zdjąć folię i zwinąć ją w kulkę. Następnie lekko potrzeć wnętrze piekarnika. Jej powierzchnia oderwie resztki spalonego jedzenia bez szorowania. Od razu widać jak wszystko pięknie schodzi. Na koniec przecieramy wszystko ręcznikiem papierowym lub suchą ściereczką i gotowe. Piekarnik lśni i wygląda jak nowy. Zawsze na grilla zabieram cytrynę. Dzięki niej oszczędzam mnóstwo czasu i nerwów. Kwas z cytryny sprawi cuda. Nie znam lepszego i prostszego sposobu niż trik z cytryną. Nigdy nie korzystałam z szybszego patentu. Jestem pewna, że te produkty masz w domu. Chodzi o zwykłą sól i cytryny. Zabierz je ze sobą na grilla. Przekrój cytrynę na równe dwie połówki. Jest to jeden z naszych głównych składników. Drugim produktem jest sól. Nasyp ją na talerzyk. Zabierz jeszcze widelec i przenieśmy się do naszego grilla. Teraz nabij cytrynę na widelec i zamocz w soli. Połóż ją na sól, tak aby jak najwięcej soli się do niej przykleiło. Kiedy grill jest pusty, połóż na nim swoją cytrynę z solą. Zacznij przecierać nią ruszt, kiedy jest gorący. Kwas z cytryny w połączeniu z solą sprawi cuda. Zazwyczaj, aby wyczyścić grill, musieliśmy poświęcić dużo czasu i pieniędzy na drogie środki. Muszę przyznać, że sama popełniałam ten błąd i straciłam sporo. Dodatkowo będziesz miał pewność, że żadna chemia nie została użyta w miejscu, gdzie teraz leży twoje mięso. Wystarczy, że przygotujesz sobie cytrynę, tak wyczyścisz każdego grilla. Spójrz na efekt końcowy, jaki jest cudowny. Wystarczyła tylko chwila i grill lśni. Wsyp do zmywarki i włącz. Po skończonym cyklu będzie jak nowa. To najlepszy sposób na wyczyszczenie zmywarki. Zanim jednak to zrobisz, sprawdź stan sitka. Wysuń dolny kosz. Odkręć sitko. Tutaj zbiera się cały brud. Zobacz, ile na nim osadu. Są to tłuszcz i resztki jedzenia. Takie sitko włóż do miski z ciepłą wodą. Wlej płyn do mycia naczyń i wyszoruj całe sitko. Kiedy usuniesz z większości brud, zmień wodę. Namocz sitko w wodzie z płynem i octem. To pozwoli usunąć resztki brudu. Zneutralizuje też większość bakterii, które mogły na sitku osiąść. Wyczyść też krawędź przy drzwiach zmywarki. Tu zbiera się brud, który podczas cyklu nie zostaje usunięty. Przetrzyj to miejsce dokładnie i wyczyść. Jeszcze raz sprawdź i wyszoruj sitko. Po opłukaniu go pod bieżącą wodą, wkręć z powrotem na miejsce. Odkręć zbiornik na sól. Na zakrętce zobaczysz, czy osiadł brud. Usuń go i zakręć z powrotem. Dno zmywarki wysyp sporą ilością sody oczyszczonej. Niech pokryje cały dół. Na górny kosz ustaw miseczkę z octem, włącz zmywarkę na standardowy cykl. Soda i ocet oczyszczą i zdezynfekują wnętrze zmywarki. Zniknie reszta zabrudzeń oraz nieprzyjemny zapach. Zmywarka będzie wyglądać jak nowa, naczynia będą czystsze i bardziej błyszczące.